to jest kolejny odcinek wielkiego motoryzacyjnego projektu na trasie Royal Trip High Five. Ja swoją klasą podróżuję po Polsce i sprawdzam, jakie to ciekawe fury kryją się w zakątkach naszego kraju. Dziś zawitałem do Krakowa i ze mną jest poczciwy Krzychu, jego BMW M2 Competition. Siewaleczko, siewaleczko, witam. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Krzychu odpala auto. Cold start, słyszymy. O, nie jest najgłośniejszy, bo to jest oryginalny wydech. Krzychu jest jeszcze przed zmianą wydechu. Jak widzicie, dużo rzeczy jest... Oj, coś tam pykło. Jak widzicie, tu jest dużo, bardzo dużo rzeczy przerobionych w tej M2-ce i Krzychu nikomu jeszcze tego nie pokazywał, dlatego na spokojnie zaraz go wszystko wypytamy i zaraz wszystko zobaczymy. Szybkie mycie fury i jazda z tematem. Patrzcie tylko, jak przepotężnie to wygląda. Bandzior i morderca. Poszedł. I ta lampeczka świecąca. Nie, ale to nie było maksymalne przyspieszenie. Ja mu muszę pokazać. Trzeba, mówić, trzeba się przejechać tam z 3 km i dopiero on wtedy pozwala strzelać drugi raz. Kozacko. Dobra, to było kozackie, to było fajne. Pan Kamil? Tak jest. Zapraszam. Ja dziękuję, już wiem. Ej, fajnie, fajnie poleciał ten dymek. Zajebiście to wyglądało. Bardzo fajnie to wyglądało z tyłu. To powtórzę. Już masz nagrane. Jak oceniasz swoje auto z zewnątrz? Zajebiście, właśnie teraz miałem mówić. Miałem właśnie mówić, że furka wygląda teraz nieziemsko po prostu na drodze. Ja nie widziałem jej jeszcze z zewnątrz jako taki widz, powiedzmy, obok. Uber? Pan jest moim kierowcą? Zapraszam, zapraszam. O, miał być Opel Meriva. A, popsuł się Opelek i jest tutaj. A propos Opla, to ty chyba kiedyś miałeś Opla. Miałem Astry dwójkę, no. Trzy Bertony miałem. Jedna była od razu kupiona, uszkodzona z przeznaczeniem na części. Drugą miałem swoją z wolnosącym 2.2 i ostatnią, najlepszą 2.0 Turbo. No i tam już najwięcej kasy wsadzone, największa frajda z jazdy i ogólnie wszystko najlepsze. Ale koniec końców niestety, w sumie może i stety, bo dzięki temu mam ten samochód. Aha. Tak naprawdę. Niestety, niestety silnik wybuchł na hamowni. Ja kupiłem ją z większą turbiną, która była od Astry trójki OPC. I ona miała tam zrobić jakiś program. Ja sobie w międzyczasie zrobiłem jeszcze cały wydech, cały dolot, jeszcze większe turbo, z większą tą gruszką, z większym zaworem opustowym i mocniejszym, mam na myśli. I stwierdziłem, że po prostu trzeba to w końcu na hamowni jechać i wystroić, bo trzy turbiny mi program rozwalił. Przeładowywało po prostu turbinę i wywalało olej na zewnątrz jej. I po prostu oddałem, żeby wystroili to w końcu, schamowali, puścili na rolkach pierwszy raz, żeby w ogóle sprawdzić, jaka jest obecnie moc. Przeskoczył rozrząd. Co jest dziwne, bo cały silnik był nowo składany, jakieś 2-3 miesiące wcześniej i rozrząd też był nowy. 2 lata ją miałem, kupiłem jako totalną serię, no na koniec już była dosyć mocno porobiona i tak naprawdę przez te 2 lata, cały czas, co tydzień w tydzień, praktycznie co każdy dzień coś tam się działo, bo to nawet nie były takie modyfikacje typowo, wiesz, tam zmieniam za turbo, że zmieniam koła i tak dalej, tylko nie wiem, na przykład oświetlenie w każdym jedynym przycisku. Jak miałeś przycisk od sterowania szybami i on fabrycznie był pomarańczowy, tak. Ja sobie go zmieniłem na niebieski. I radio miałem zmienione pod kolor, wiesz, żeby wszystko, zegary, świetlenie na podsuficie, podświetlenie nóg. No dosłownie każdy kolor, który był możliwy do zmienienia w tym samochodzie, to go zmieniłem tak, żeby po prostu, wiesz, mi pasował. Liczyłeś też, ile kasy to poszło? Nie liczyłem, nigdy nie liczyłem, bo wiedziałem, że zawsze to jest zabawa i zawsze mody włożone w samochodu się nigdy nie zwracają, nie? Więc tak, no to totalna prawda. Na to nie zwracałem totalnie uwagi, ale myślę, że gdzieś około 15 tysięcy, 20 na spokojnie tam leciało. A wiesz, auto było warte 12, jak je kupiłem, nie? Później już szedłem po prostu z rozwalonym silnikiem, bo nie opłacało mi się tego robić totalnie. Intercooler nowy, z dolotem, ze wszystkim, no. Kupa kasy wsadzona. No ja tak liczyłem, no to jakby gościu sprzedał właśnie takie te podstawowe rzeczy, plus koła, to już wychodzi na plus. Tak. A dodatkowo jeszcze wszystkie rzeczy, ja miałem tablet tutaj zamiast zwykłego zegara takiego. Znaczy, tu jest taki wyświetlacz mały. Zamiast tego wyświetlacza miałem włożony tablet, który był połączony z OBD, kostką OBD.
i łączył się Bluetoothem właśnie z tą kostką i dzięki temu miałem realny podgląd parametrów silnika. Tak, no jak, no, jak takich rzeczy. W wyścigowych autach wręcz. Czyli miałem wyścig jak w Nissanie GTR-ze. Sprawdzasz hamulce, widzę, na mnie. Dobre są. Dobre. Aż się otworzyło siedzenie, którego nie zamknąłem ostatnio, jak choinkę przewoziłem. Słuchaj, miałeś 3 Bertonki, a tak. Czy coś przed Bertonkami było, czy to Bertona to była twoja pierwsza fura? Miała być pierwsza w ogóle, bo to było moje auto wymarzone, odkąd tylko zacząłem interesować się motoryzacją. Zobaczyłem pierwszy raz Bertonę na ulicy i stwierdziłem, że chcę mieć taki samochód. Więc zaczęliśmy szukać z tatą. My szukaliśmy, ale wszystkie egzemplarze były tak zaniedbane, że odpuściliśmy temat i pojawił się temat, nowy temat, po prostu się pojawił nowe autko. Mianowicie Fiat Stilo 1.6. Stilo to było twoje pierwsze auto? Tak, Fiat Stilo to był mój pierwszy samochód. Tak, jakby totalnie w ogóle nie byłem do niego przekonany. Okay. Nie podobało mi się, tym bardziej, że ono przyjechało z Niemiec. Wiadomo, niemiecka myśl technologiczna i to jak oni tuningują swoje samochody, to jest czasami śmieszne bardzo. Więc Stilo miało 4 rury z tyłu wydechowe, w 1.6 przypominam. Jakieś fikuśne felgi, OZ-y, Dotsy takie. Nie, Dots, Shuriken, o, to był, one są takie śmieszne, to są takie felgi, które kontrowersyjne mocno, bym powiedział. Później stwierdziłem, że nie mogę być aż tak szalony, więc wyciąłem połowę tych wydechów, zostały tylko 2 na lewej stronie. No pod koniec jakby kariery mojego samochodu ze mną, no to faktycznie wyglądało naprawdę fajnie. Sprzedałem go i też za dobrą kasę w ogóle poszedł. I w ten sam dzień, jak tylko sprzedałem Stilo, pojechałem kupić Bertonę. Krzychu, to teraz już na spokojnie. Pokaż, co tutaj się za tobą kryje, co to za bestie stworzyłeś. No, ostatnio podziało się dosyć dużo, bardzo dużo się podziało. Duża dokładeczka z przodu, która w ogóle nie jest od BMW M2 Competition, tylko od czegoś innego. Dokładnie nie wiem od czego, Łukasz tam mówił od czego, ale nie kojarzę. Okay. W każdym razie nie byliśmy do końca pewni, czy to nawet będzie pasować. Ale spasowało idealnie. W planach jest jeszcze tutaj takie zrobienie podłogi i zaciągnięcie tego tutaj bardziej trochę do góry. No, jeszcze bardziej agresywnie będzie wyglądał ten przód. Troszeczkę za wąska ta dokładka. Jak Camaro ZL1 w tym pakiecie, tak, 1L, tak, czy jakoś tak, to jest, no, doda to takiej agresywności. To jest takie coś, co jeszcze powinno wlecieć. Lampy są leciutkie oklejone, PPF-ką. Przyciemnione, tak. Tak, lekko są przyciemnione, bo no, totalnie zmieniło to luks przodu samochodu. Wcześniej były jasne, te środki też wydawały się takie jasne, przez co to nie wyglądało tak spoko, teraz jest po prostu idealnie, a widoczność praktycznie w ogóle się nie zmieniła. No i tu co prawda nereczki nie są zmienione, ale są. To jest taki element M2 Competition, który właśnie jest tylko w Competition, a w zwykłej M2 te nerki są takie chromowane bez tego połączenia. A tu masz totalnie czarne. Tu jest totalnie czarne, z tym są połączone, te końce są takie zakończone ostrzej, co mega nadaje charakteru i jest po prostu prześliczne. Jeszcze spytam, znaczek no właśnie, sam robiłeś, czy? Tak, wczoraj stwierdziłem, że w ogóle miałem jeszcze naklejone te 3 paski w kolorach M tutaj na dole. Okej. Okay. Właśnie, czemu ich nie ma? Zdjąłem, bo nie podobały ci się, nie fitowały. Zabuzały tą taką fajną, tutaj jest tak fajnie czarno-biało i to zabuzało strasznie ten mit, okay. Więc zdjąłem je i faktycznie jest lepiej. No i zobaczyłem, że właśnie też coś niebieskiego mi się wkrada tutaj, więc zakleiłem po prostu te niebieskie elementy. Koła były w ogóle srebrne, też pomalowaliśmy plastic dipem na czarno, bo stwierdziliśmy, że to o wiele zmieni felgę i faktycznie tak jest. Ludzie mi się pytają czasami, czy to jest w ogóle inna felga, czy to jest ta sama, a jest ta sama. No po prostu na taką satynkę tak, taka zrobiona. Tak, satynka, też brudne oczywiście, ale to kiedyś może się domyje. Do tego napisy na oponki wleciały też dosyć spontanicznie, ale dodały charakteru i jest to jeden właśnie też z ciekawszej modyfikacji właśnie tutaj. Progi. Tak, progi karbonowe. Progi akurat nie są karbonowe, są z ABS-u, ale oklejone polują karbon. A rzeczywiście, jakoś tak inaczej. Na progi i dokładkę z przodu postawiliśmy na ABS, bo tutaj jakby te elementy bardzo często ulegają zniszczeniu i no teraz jeszcze jak obniżone jest, auto było obniżone o 35 mm. W szczególności, tak. No to niestety te elementy często lubią się rozwalić. Tu palca nie włożysz. Tutaj jeszcze dystans piąteczka by wleciał. Do przodu już chyba nie chcę kombinować, bo może być problem ze skrętem. Więc no, ciut masz zapas. Lecimy do tyłu, bo tam więcej na środku nic się działo. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka bardzo widoczna lota, nie? Która jest dosyć potężna lota. Słuchaj, deska snowboardowa dosłownie. To ciekawe, jest to jedyna lotka, nie spotkasz takiej drugiej. Łukasz sobie ją gdzieś zeskanował z jakiegoś trąbanego samochodu. Mhm. I tak naprawdę taka identyczna jest tylko i wyłącznie w jednym samochodzie, w jego byłym BMW.
i drugiej takiej już nie znajdziecie. Dopiero będą robione jeszcze cztery, do czterech M2-ek. Mhm. I to na tym się raczej skończy. Bardzo dużo pytań on dostaje, Łukasz, właśnie czy robi takie, wiesz, więcej takich zrobi, ale stwierdził, że robi jeszcze tylko cztery dla takich najbliższych, powiedzmy, ziomali i więcej nie robi, żeby po prostu nie latało to, wiesz, po całej Polsce, po całej Europie, wszędzie. Czyli to jest full carbon, tu po prostu pomalowany jest na ten sam kolor, który ma szlakier? Full carbon pomalowany od góry w ten sam lakier, co jest samochód. Petarda, zobaczcie, z tej perspektywy szczególnie, ponieważ jak auto się fotografuje na przykład z profilu, no to ta lota się wyróżnia i dobrze, że ty ją pomalowałeś, wiesz, bo tak. Gdyby była karbonowa, to ona nie dawałaby takiego, no. Takiego efektu wow. Dzięki czemu też po prostu wygląda teraz jakby była z tego samochodu, co też tak. jest fajnie. Dokładnie. No cóż, no taki dosyć kontrowersyjny ruch. Może jednym się podoba, drudzy stwierdzają, że wiesz, że jednak to jest nie to. Ale nadaje zdecydowanie charakteru i wydaje mi się, że na mega plus taki wodzik, bo jednak wiesz, wszyscy rzucają te ducktaile, te małe loteczki. Tylko że takie co drugie auto jest czymś takim, a spotkaj sobie M2 chociażby z czymś takim, w Polsce raczej takiej nie ma jeszcze. Wiem, że w Szwajcarii jest jedna z taką dużą lotką, żółta, a w Polsce jeszcze nie widziałem, więc kto wie, czy nie jest pierwsza w Polsce. Mamy tu jeszcze na dole dyfuzorek. No i tutaj w odróżnieniu do boku i przodu, tutaj jest full carbon. Boki i cały dyfuzor jest karbonowy z centralnym światełkiem na środku, które świeci się tak leciutko podczas jazdy normalnie razem z postojówkami, a gdy się hamuje, no to tak już mocniej widać. Teraz niestety te końcówki wyglądają na takie malutkie. Ale są jakieś plany podobno. Ale są plany, bo już wkrótce, w zasadzie to jak wy oglądacie ten odcinek w sobotę, to w poniedziałek jadę robić już wydech. W ogóle ta końcówka jedna ma 70 mm. A docelowa wchodzi 110 mm, 112 dokładnie. M2 Competition to był pierwszy samochód w 2020 roku, którym jeździłem. Dosłownie tuż po Sylwestrze, 1 stycznia o 9 rano, przyjechał do mnie znajomy i to też był ten sam kolor, ta sama, no tylko że bez żadnych modyfikacji. No co, jadymy. Zanim jeszcze pojedziemy, sprawdźmy, czy to w ogóle brzmi, ponieważ Krzychu jest przed zmianą wydechu, ale zobaczmy, jak brzmi teraz. No nie ma tragedii. Wcześniej było gorzej, bo na zimnym to robiliśmy, ale teraz naprawdę jest w miarę. W środku nic nie zmieniłeś, dosłownie jest chyba seria. Tak. Oprócz nie, Janosika. Tak, oprócz Janosika. No i te poduszeczki, bo mam te fotele, po prostu te podfotele są tak jakby troszeczkę gorsze, niż, bo są też takie te kubełkowe i one mają też ten fajny napis podświetlany M2. Tak. Jak się otwierasz. Niestety nie było w tej opcji tego auta, który kupiłem. I to mnie bardzo boli. I nie ma też kamery cofania. Teraz jesteś na manualu. Poważnie, nie ma kamery cofania? Nie ma kamery cofania. Są czujniki, nie ma kamery cofania. To mnie strasznie denerwuje, no bo przecież dołożenie takiej kamery przy konfiguracji samochodu kosztowało jakieś 1300 zł. A ktoś stwierdził, że mu niepotrzebna i nie ma, nie? Jaką ma moc twoja M2? Bo seryjnie jest 410, ale... W twoim materiale wyszło trochę inaczej. Tak, pojechaliśmy na hamownię i wyszło 444, z czego jestem bardzo zadowolony i zaskoczony. Ale słyszałem, że BMW zawyża troszeczkę, znaczy zaniża w papierach jakby fabrycznie moc, gdzie faktycznie jest wyższe, tak samo jak na przykład w Suprze. Gdzie zresztą w Suprze jest mega podobny silnik. Chyba na, nie wiem, czy nie tak jak po prostu w zwykłej M2. Z jednym turbo tutaj w Competition są dwie turbiny. Tak, to tym się różni Competition od zwykłej, że ma te 30 chyba koni, 40 koni więcej, 40. Teoretycznie katalogowo ma 40 więcej, przez dołożenie dodatkowej turbiny. Planujesz jakieś zmiany, modyfikacje silnikowe, mechaniczne i silnikowe? Na tą chwilę na pewno nie, bo mam gwarancję, w dodatku mam gwarancję przedłużoną do 3 lat. A na silnik chcę zachować w 100% tą gwarancję, więc jakby tutaj na razie nic nie kombinuję. Jedyną opcją zwiększenia mocy i gdzieś tam podziałania jest ze Stanów ściągnięcie sobie takiego modułu Burger, który może być wpięty po prostu plug and play i... Czyli po prostu chipa wklejasz. Chipbox, coś w tym stylu, no. I po prostu przy pojechaniu na serwis odpinamy i powinno być teoretycznie... Przejechałeś tym samochodem niecałe 20 tysięcy kilometrów już. No. Masz je od 3 miesięcy. Około. Co możesz powiedzieć o użytkowaniu M2 po 3 miesiącach? Czy ten samochód cię cały czas, bo też słyszałem od innych właścicieli M2, że ten samochód z dnia na dzień pokazuje ci różne inne takie tajniki, odkrywasz ten samochód. Też tak masz? Że... No, faktycznie tak jest. Ja, on mnie cały czas zaskakuje, nie? Ja jeszcze nie bardzo dużo, bo jak no, 3 miesiące, 20 tysięcy kilometrów to jest dosyć sporo. Od początku się przyzwyczaiłem dopiero do niego, więc jakby też nie świruję i
i jakoś nie staram się tutaj być kozakiem nie wiadomo jakim, ale wiadomo, że jak jest jakaś okazja gdzieś sobie polecenia boczkiem na zakręcie, to to robię i to daje masę frajdy i coraz to lepiej mi to wychodzi, dzięki czemu też coraz więcej frajdy mi to daje i coraz bardziej mnie to zaskakuje, więc no mega kozacko, no naprawdę autko jest tak fajne w prowadzeniu i tak łatwo się go prowadzi, że naprawdę. To lubimy, to tak mi się lubi najbardziej. Masz inne auto jeszcze? Nie, czy mam, ale to jest jakiś Uberek, o widzisz, no. Ale no generalnie teraz jeszcze jest spoko, bo jest ta trakcja full włączona, więc to auto nam nie pozwala na za dużo. A jakby się wyłączyło, no to już tam można, wiesz. A tu jest fajny tryb w ogóle w Competition, gdzie nie ma tego w zwykłej dwójce, że jak tutaj sobie raz klikniesz trakcję do wyłączenia, pojedynczy klik, to już się wyłącza. To wyłączają tak do połowy i wtedy pozwala na fajne polecenie bokiem, ale wtedy na przykład jak za duże auto obiera za duży kąt, to ci na moc auto się prostuje. A jak przytrzymasz 3 sekundy, to wyłącz całkowicie trakcję i wtedy możesz sobie robić całym, co chcesz. Ten samochód planujesz sobie zostawić na dużo dłużej, patrząc na modyfikację, wydaje się to retorycznym pytaniem, ale dla pewności spytam, czy jednak to jest projekt, wiesz, na pół roku, na rok i planujesz coś więcej? Czy po prostu nie umiesz odpowiedzieć, bo nie wiesz, co będzie za rok? Nie, no, znaczy nie wiem, co będzie za rok, nie wiem, ale docelowo chcę sobie zostawić ten samochód. Taki jest plan, tak mam w umowie leasingowej, że po prostu ja go wykupuję. I to było też moim takim głównym jakby czynnikiem, który był przy wyborze tego samochodu, że ja sobie go zostawiam po prostu i dzięki temu będę mógł sobie go modyfikować, bo wiadomo, jakbym musiał go oddać później, no to te modyfikacje nie mają sensu, bo bym musiał później na nowe rzeczy wszystko wymieniać, a to by mnie nie kosztowało. Zdejmować to wszystko i tak dalej, nie miałoby to totalnie żadnego sensu. Więc jakby od razu założyłem sobie, że ja samochód wykupuję. Ewentualnie najwyżej, na przykład jeżeli jakoś moje plany się zmienią, że będę chciał sobie zmienić na coś lepszego, oddaję cesję leasingu komuś, czy nawet spłacam sobie go do końca, zostawiam, później sprzedaję tak jak jest, nie wiem. Jasne. Ale docelowo na pewno zostanie wykupiony, jeżeli zostanie u mnie do końca. Ale masz tak, że są inne auta, które są twoimi tak zwanymi dream carami, czy... Tak. Czy M2 to jest... pozdrawiamy, Passata. Czy M2 to jest samochód, który... chciałeś mieć zawsze jakby twoje wymarzone auto. Czy masz coś takiego, że nie wiem, strzelam teraz, że chciałbyś mieć kiedyś, że twoim wymarzonym auto to jest Huracan czy coś w ten deseń? Okej, no to prawie nie trafiłeś, ale powiedzmy, że gdzieś tam w tych okolicach krążyłeś. Aventador? Nissan GT-R, okej. Okay. Chciałem mieć bardzo, jeszcze w tej wersji Nismo to już w ogóle, tego najnowszego GT-R-ka, ale, i tu pojawia się ale, to było zawsze mój dream car. Jak miałem w ogóle, nie miałem jeszcze pierwszego samochodu, to był mój ulubiony samochód. Zrodziło się to od czasów Need for Speed, mówię. Szybkich i wściekłych, od Skyline'a R34. Oh, ten kultowy samochód, to było coś pięknego, później następca R35. Jakby tak mi to zostało do dzisiaj, aczkolwiek... Ale zaraz, od M2 Competition do GT-R-a jest niewielka droga finansowania, jakby niewielka zmiana. Właśnie niewielka w leasingu jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o gotówę, to powiedzmy wychodzi podobnie, ale wiadomo, nie miałem na tyle gotówki, żeby kupić ten samochód, tak? A gdzieś tam na leasing mogę go spłacać i jest i jakby... Daję sobie bez problemu radę, żeby go spłacać, a GT-R-a w leasingu już bym nie spłacił. Bo tam, rozumiem, tam nie pozwoliłoby ci, to nie jasne. No tam grube hajs, grubo więcej. Musisz dokonać, dopełnić honoru na tym wielkim spoilerze. Szukaj 19 i 19 dopełniaj, nie będzie. Dopełniaj 18-20. Jest tutaj. Jest, dobra, jest. Jeden dzień, jedna czekoladka, daily vlog motoryzacyjny na zasadzie kalendarza adwentowego. O. Zarąbista w ogóle, wiesz, sprawa, fajne, fajnie. Pyk. Poszło. Koniec, kończymy nagrania, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Podajcie na kanał do Poczciwego Krzycha na YouTubie, na Instagramie. Jeszcze raz dzięki wielkie, bardzo fajnie, że ja mogłem się też twoją furą przejechać, bo to też jest tak, że prywatnie właściciele nie zawsze chcą udostępniać, tak. Więc to dzięki. No i mam nadzieję, że nie jesteś zły za te upalane opony. Co więcej, jestem może w drugą stronę bardziej radosny, ponieważ w końcu zobaczyłem mój samochód w ruchu i zobaczyłem, jak pali gumkę, bo ja jeszcze nie umiem, tak szczerze powiedziawszy. Nie paliłem tym samochodem gumy, więc jakby nie umiem, dopiero się będę tego uczył wszystkiego, kontroli. Przyjedziesz do Warszawy, więc, wszystkiego się nauczymy. Więc wiesz, więc bardziej dziękuję, nie? Niż... Nie, to ja dziękuję. Kończymy, jeszcze raz dzięki. No i zostawiamy Krzycha w Krakowie, a już jutro Honda NSX. Czyli bardzo ciekawy, wręcz superkar w Nowym Sączu, dlatego zapraszam do obserwowania i do subskrybowania. Pamiętajcie, bo to jest głupie, ale bardzo istotne w dzisiejszych YouTube'owych czasach. Ja swoją klasą lecę do Nowego Sącza i widzimy się już jutro w następnym odcinku programu High Five. Cześć!